Kilka lat temu zrodził się pomysł, aby upamiętnić byłych mieszkańców gminy Konarzyny, którzy cierpieli i zginęli w obronie ojczyzny. Efektem jest książka pod tytułem Konarzyny – nadgraniczna twierdza polskości. Dodatkowym wyrazem hołdu jest ten krótki film. Poświęcamy go znanym i zasłużonym synom tej ziemi. Ale zaczniemy od historii, o powstaniu gminy Konarzyny, niegdyś dużej i rozległej, opowie pan wójt Jacek Warsiński. W sierpniu 1919 roku powstało województwo pomorskie. W powiecie chojnickim było jedno miasto i 88 gmin wiejskich, a teren obecnej gminy Konarzyny to trzy wójtostwa, w skład których wchodziło pięć gmin wiejskich. Były to Konarzyny, Konarzynki, Żywce, Kiełpin i Zielona Chocina. I skupione wokół nich wsie i osady. Do wójtostwa Konarzyny należał obszar gminy Konarzyny ze swoimi osadami. Obszar dworski Konarzynki, gmina Konarzynki ze swoimi osadami, obwód dworski Ciecholewy, osady Chociński Młyn i Łukomie. Do wójtostwa Żywce należały obszar dworski Żywce, gmina Żywce ze swoimi osadami, a do wójtostwa Zielona Chocina, gmina Zielona Chocina ze swoimi osadami, gmina Kiełpin także z osadami i osada Modziel. Należy jednak pamiętać, że granice tych wójtostw, gmin i osiedli nie przebiegały tak jak współcześnie. Ulegały one także wielu zmianom. Dopiero 23 marca 1933 roku uległy stabilizacji. Powstała jedna rozległa gmina, w skład której weszły następujące dotychczasowe wiejskie gminy i obszary. Kiełpin, Konarzyny, Konarzynki, Sforne Gacie, Zielona Chocina. Z dotychczasowej gminy Borowy Młyn grunty określane parcelami obręb nierzostowo. Z dotychczasowej gminy Harzykowy grunty określone parcelami części obrębu Harzykowy. Z dotychczasowej gminy Wojsk grunty określone parcelami obręb nierzostowo, a z dotychczasowej gminy Męcichał część gruntów określonych parcelami obrębu Klosnowo oraz obszary dworskie Bachorze, Chociński Młyn, Ciecholewy, Konarzynki, Łukomie i Żywce. Nad gminą Konarzyny władzę sprawowali wójtowie, a kolejno byli nimi Franciszek Tyborski, Tadeusz Lerchenfeld i Jan Tyborski. To im m.in. poświęciliśmy obelisk i miejsce w centrum wsi. Nazwaliśmy je Miejscem Pamięci Historycznej. O Miejscu Pamięci Historycznej opowiedzą Marek Dyker i Anastazja Tyborska. W listopadzie 2014 roku zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz budowy Miejsca Pamięci Historycznej. Przez rok członkowie uzgadniali wygląd i przeznaczenie miejsca. Komitet spotykał się co miesiąc we wtorki. Miejsce Pamięci Historycznej w Konarzynach upamiętnić ma powstanie w tym miejscu pierwszego na Pomorzu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste odsłonięcie ówczesnego pomnika odbyło się 16 października 1932 roku. Obecnie miejsce to w sposób szczególny upamiętnić ma poświęcenie międzywojennych lokalnych działaczy, którzy swoją postawą przyczynili się do odbudowy państwa polskiego. Poświęcone jest to tym, którzy w obronie patriotyzmu czynnie i stanowczo przeciwstawiali się niemieckim i radzieckim oprawcom. Duża część z nich w obronie granic ojczystego języka i wiary katolickiej oddała swoje życie. Jako prawnuczka przedwojennego wójta gminy Konarzyny Jana Tyborskiego oraz jako praprawnuczka budowniczego pomnika Józefa Piłsudskiego w Konarzynach, który powstał w 1932 roku, Franciszka Jerzewskiego, miałam tę przyjemność odsłaniać obelisk poświęcony mieszkańcom tej gminy, którzy cierpieli i zginęli w obronie naszej ojczyzny. Odsłaniałam go wówczas ze świętej pamięci panem Zbigniewem Frankensteinem, wnukiem strażnika granicznego z Konarzyn Nikodema Janiaka. Wśród ofiar II wojny światowej byli księża. Posłuchajmy księdza Marka Weltrowskiego i panią Marię Rogenburg. Hitler, kiedy napadł na Polskę, miał jeden cel – zniszczyć inteligencję polską i dlatego
mordował nauczycieli, mordował także i księży. Jeżeli chodzi o diecezję chełmińską, liczyła w ten czas ponad 700 kapłanów i z tej liczby 700 kapłanów około 330 zostało zamordowanych. Niektórzy wyjechali za granicę, ale tych było mało, co uciekli, co zdążyli uciec. Niektórzy się ukrywali. Natomiast sporo księży też zginęło w obozach koncentracyjnych, zostało rozstrzelanych. Księża byli raczej solidarni ze sobą. Tak samo jak to pięknie opisała pani Lucyna Bojarska w książce pod tytułem Cierniste Mitry, że kiedyś w Dachau była taka sytuacja, że komendant zwołał apel dla księży i obiecał księżom lepsze traktowanie pod warunkiem, że księża będą współpracowali z gestapo. I żaden ksiądz się nie wyłamał. Wszyscy księża po prostu pozostali solidarni wobec siebie i pozostali wierni swojemu powołaniu. Tak było również w przypadku księży diecezji chełmińskiej, którzy zostali rozstrzelani w Szpęgawsku koło Tczewa, w Dolinie Śmierci, w siódmym forcie w Fordonie, w siódmym forcie w Toruniu i w Piaśnicy i jeszcze w wielu, wielu innych miejscach. Po prostu księża budzili świadomość w narodzie polskim, dodawali otuchy. Przede wszystkim księża wykazywali w tym czasie wielką odwagę, bo trzeba zauważyć na przykład, że przecież w obozach koncentracyjnych księża po cichu sprawowali msze święte. Księża razem z więźniami szli na tortury, byli niechętni wobec władz niemieckich. Na uwagę zasługuje również postawa księdza diakona Stoltmana, kiedy wybuchła II wojna światowa. Jeszcze nie przyjął żadnych święceń kapłańskich, nie miał żadnych zobowiązań wobec Kościoła i wszyscy odradzali je, mówili: słuchaj, nie idź do kapłaństwa, bo Hitler morduje wszystkich księży, a więc droga do kapłaństwa jest wyjątkowo trudna i życie kapłańskie w czasie II wojny światowej jest wyjątkowo też trudne, dlatego wycofaj się z tej drogi. On natomiast pozostał wierny powołaniu i poszedł do kapłaństwa, zginął śmiercią męczeńską, jest kandydatem na ołtarza. Trzeba zaznaczyć, że ksiądz Stoltman właśnie pochodzi ze Sfornych Gaci, czyli pochodzi tutaj z naszych stron. Dlatego możemy być dumni za tych kapłanów, którzy po prostu pozostali wierni swojemu powołaniu, którzy głosili Chrystusa ukrzyżowanego i razem z Chrystusem cierpieli po to, żeby razem z Chrystusem również i zmartwychwstać. Na uwagę zasługuje postawa księdza Schulza, który miał przecież wielkie zasługi dla konarzy. Przecież on też zginął, można powiedzieć, śmiercią męczeńską. Czy na przykład na uwagę zasługuje postawa księdza Prabuckiego, pochodzącego z Pieców, czy księdza Konstantyna Krefta, księdza Pronobisa, księdza Erasmusa, czy jeszcze wielu, wielu innych księży, którzy po prostu nie dali się złamać. Właśnie o to chodziło głównie Hitlerowi, żeby tych księży złamać, żeby oni przeszli na stronę niemiecką. Pewno, że jak nie było księży polskich, no to te parafie opustoszałe zostały zasiedlane przez księży pochodzących z Niemiec. Ksiądz Alfons Schulz zginął w Sztutowie 25 czerwca 1940 roku. Ksiądz Roman Gdaniec, Barbarka, 28 października 1939 roku. Ksiądz Franciszek Przybisz w Piaśnicy 11 listopada 1939 roku. Ksiądz Bronisław Burczyk, Las Szpęgawski, w listopadzie 1939 roku. Ksiądz Edmund Nagórski, zbiorowa egzekucja w Grudziądzu w 1939 roku. Ksiądz Jan Gajkowski przebywał w obozie Dachau, gdzie doczekał się wyzwolenia. I ksiądz Władysław Rolbiecki przebywał w Sztutowie, został zwolniony w 1941 roku. 27 czerwca 2010 roku z inicjatywy Konarzyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odsłonięto obelisk upamiętniający księdza Alfonsa Schulza. O poległych na wojnie nauczycielach opowie wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Konarzynach, pan Mariusz Chmielewski.
czasie II wojny światowej walczyli i ginęli również nauczyciele z naszego regionu. Należałoby tu chociaż wspomnieć pana Łukasza Szulca ze Swornych Gaci, działacza Związku Harcerstwa Polskiego, prezesa Chrześcijańsko-Narodowego Stowarzyszenia Nauczycieli w Chojnicach. Jak się okazało po wojnie, zamordowany w pierwszych miesiącach wojny w Dolinie Śmierci na Polach Igielskich pod Chojnicami. Znamy również losy nauczyciela z Żychc, pana Jana Wolnikowskiego, porucznika Wojska Polskiego, uczestnika bitwy nad Bzurą, który zginął w kampanii wrześniowej. Wiemy również o wieloletnim nauczycielu z Konarzyn, panu Adamie Patynkiewiczu, który został wywieziony i zamordowany w Katyniu. Niestety nie znamy wszystkich losów nauczycieli, którzy walczyli i zginęli w czasie II wojny światowej. Te karty są jeszcze do odkrycia, jak na przykład losy kierownika szkoły w Kiełpinie, pana Józefa Wróblewskiego. Mamy nadzieję, że te karty zostaną jeszcze odkryte już niebawem. Na szczęście są tacy, którzy przeżyli koszmar II wojny światowej, jak chociażby wieloletni nauczyciel i kierownik szkoły w Konarzynach, pan Michał Gliszczyński, który w 1939 został uwięziony w Oflagu 2D, zwolniony dopiero w maju 1942 roku. Na zdjęciu Teodor Chlebosz, leśniczy i współzałożyciel koła łowieckiego Jeleń w Konarzynach. Podczas okupacji niemieckiej komendant Gryfa Pomorskiego, oddział Konarzyny. Z przygotowaną przeze mnie notą biograficzną na jego temat można zapoznać się na stronie internetowej Muzeum Kalisztutow. Wybitną postacią i wieloletnim wójtem gminy Konarzyny był baron Tadeusz Lerchenfeld. O Żychcach i o nim samym opowie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, pani Marlena Backhaus. Dzisiaj w Żychcach po szlacheckiej rodzinie Lerchenfeld nie ma już śladu. Nie zachował się przedwojenny dworek z ogrodem, w którym bywały takie osobistości jak biskup Stanisław Okoniewski oraz wojewodowie Stanisław Wachowiak i Stefan Kirtiglis. W dworku tym odpoczywał dr Jan Łukowicz z Chojnic, który polował z baronem w okolicznych lasach. Tadeusz Stanisław Lerchenfeld, baron, urodził się 14 listopada 1883 roku w Bydgoszczy. Tam też uczęszczał do szkół. W szkole średniej należał do tajnego związku filomatów. Studia podjął w Berlinie, a po ich ukończeniu kupił ziemię w Chomiąży Szlacheckiej. Służbę wojskową w armii niemieckiej odbył w oddziale taborów. Zdał tam nawet egzamin aspiranta oficerskiego. Nie został zmobilizowany w czasie wybuchu I wojny światowej i wrócił do Chomiąży, gdzie zajmował się produkcją rolną. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wziął udział w walkach o Żnin i został pierwszym po 125 latach zaborów komendantem tego miasta oraz powiatu. Za udział w powstaniu został później odznaczony Krzyżem Niepodległości. W okresie wojny polsko-bolszewickiej przeszedł kampanię jako komendant kwatery sztabu 2. Dywizji, a w walkach na froncie został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1922 roku kupił od Niemca Petersdorfa majątek w Żychcach, na którym prowadził gorzelnię, reprodukcję uznanych zbóż, zarodową hodowlę konia szlachetnego pół krwi i użytkową owczarnię. Przez 13 lat pełnił funkcję wójta gminy Konarzyny. W 1933 roku zorganizował w Chojnicach i Brzeźnie Szlacheckim obchody odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku. Po kampanii wrześniowej 1939 roku, w której bezpośrednio nie uczestniczył,
baron wraz z najstarszą córką Krystyną pożegnał się z rodziną i udał się do Warszawy, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Leski. Jego nazwisko figuruje na specjalnej liście poskrypcyjnej tak zwanych wrogów Rzeszy, gdzie znajdują się nazwiska Polaków przewidzianych do aresztowania w pierwszej kolejności po wkroczeniu Niemców do Polski. Po wojnie Tadeusz przyjął posadę w majątku rolnym Podole Wielkie pod Lęborkiem, gdzie był głównym hodowcą ziemniaka. Ze względów zdrowotnych przeniósł się do stacji hodowli roślin Kosieczyn, majątek Bronikowo, gmina Zbąszynek w Wielkopolsce, gdzie zmarł 14 lipca 1955 roku. Został pochowany na cmentarzu w Poznaniu. Później jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do rodzinnego grobowca w Sopocie. Na cmentarzu w Konarzynach znajduje się grób Heleny Błaszkiewicz. Z mężem i z synem uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. W powstaniu tym uczestniczyły także córki barona Tadeusza Lerchenfelda jako sanitariuszki oraz pochodzący ze Swornych Gaci fotoreporter o pseudonimie Joachim, ale o nim opowie Karolina Joachimczyk. Znajdujemy się w miejscowości Sforne Gacie, gdzie 16 maja 1914 roku urodził się Joachim Joachimczyk. Był synem Jana i Agnieszki z domu Dalmer. Ojciec prowadził tu karczmę, sklep kolonialny i rzeźnię. Joachim zdobył tutaj podstawowe wykształcenie, następnie związał się z Warszawą i Gdynią. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, a następnie dowodził akcją B2. Jest znany w Gdyni, gdzie od jego nazwiska nazwano jedną z ulic. Ale od początku. W 1938 roku odbył szkolenie wojskowe na kursie podchorążych rezerwy piechoty. We wrześniu 1939 roku walczył w 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty w rejonie Gór Świętokrzyskich. Okupację od 1942 roku spędzał w Warszawie. Jeszcze tego samego roku został przeszkolony w referacie fotograficznym Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Podczas powstania fotografował w Śródmieściu, na Powiślu i Czerniakowie jako prasowy sprawozdawca wojenny o pseudonimie Joachim. Klisze przekazywał bezpośrednio Stanisławowi Olkusznikowi, pseudonim Śmiałowski, który odpowiadał za wywołanie filmów. Po kapitulacji powstania został wywieziony do stalagu 10B w Sandbostel. Zbiegł podczas kolejnego transportu do obozu jenieckiego w Murnau. Przedostał się do Gdyni, gdzie nawiązał kontakt z tajnym chówcem harcerzy. THH pod komendą porucznika Joachima Joachimczyka w ostatniej fazie II wojny światowej przeprowadził akcję o kryptonimie B2. Ustalili z dużą dokładnością zakres i jakość niemieckich umocnień Festung Gottenhaven, od Kolibek na południu Gdyni po północny skraj Kępy Oksywskiej. Dane te zostały naniesione na niemieckie mapy sztabowe. Przedostano się z nimi przez front i przekazano je wojskom radzieckim, pierwszej gwardyjskiej armii pancernej generała Michaiła Katukowa, idącym w ofensywie ku Zatoce Gdańskiej. Akcja B2 przyczyniła się do szybszego wyparcia Niemców z Gdyni, co uratowało życie wielu mieszkańcom, żołnierzom radzieckim i polskim oraz pozwoliło na zachowanie przedwojennej zabudowy miasta. Po wojnie Joachim Joachimczyk ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Gdyni Cisowej. Był działaczem społecznym. Nieliczne zdjęcia z Powstania Warszawskiego, sygnowane pseudonimem Joachim, krążyły przez lata po różnych wydawnictwach. W 1979 roku autora zdjęć rozszyfrował profesor Władysław Jewsiewicki, jeden z najwybitniejszych polskich filmoznawców XX wieku. A w 1981 roku światło dzienne ujrzało 500 zdjęć wykonanych i sygnowanych imieniem i nazwiskiem przez Joachimczyka. Dziś już wiemy, że jest ich ponad 1500. Joachim Joachimczyk zmarł 4 maja 1981 roku, krótko przed otwarciem pierwszej wystawy z jego zdjęciami z powstania.
Kazimierz Kociatkiewicz i Dąb Katyński. Opowiadać będzie członek Stowarzyszenia Saperów Polskich, pan Andrzej Szutowicz. Wizyta na tym cmentarzu nie jest przypadkowa, dlatego że po prostu, można powiedzieć, przyciągnął nas tutaj grób dawnego mieszkańca, dawnych mieszkańców, dawnej rodziny, która mieszkała tutaj w okresie przedwojennym. Kociatkiewicz kochał konie, kochał kawalerię i te jego hobby nie było tutaj zmarnowane, ponieważ miał tutaj bryczkę. Bryczka była pojazdem służbowym, a nie jak niektórzy chcą, jakimś kaprysem arystokratycznym. Była pojazdem służbowym, który był przypisany do komisariatu. Niemniej jednak konia sobie kupił. I tym koniem robił sobie wycieczki tutaj po okolicy i po swoim obszarze swojej odpowiedzialności służbowej, a sięgał ten obszar od placówki Babilon po placówkę Kiełpinczosa. Mało tego, w pewnym okresie nawet obejmował Sforne Gacie, gdzie funkcjonował tak zwany posterunek detaszowy. Kociatkiewicz miał strażników o dużym doświadczeniu frontowym. To jest bardzo, bardzo ważne i to ma znaczenie co do dalszych wydarzeń, jakie miały miejsce tutaj na pograniczu, a które dotyczyły komisariatu Konarzyny. Kociatkiewicz przez ten okres 10 lat, i to trzeba śmiało powiedzieć, był tym oficerem, który wyszkolił tych żołnierzy, który przygotował tych żołnierzy do obrony granicy, do obrony ojczyzny. My nie wiemy, jakim cudem, w jakiej sytuacji Kociatkiewicz dostał się do niewoli Armii Czerwonej. W każdym razie dopiero po odkryciu grobów katyńskich okazało się, że leży wśród tych kilku tysięcy pomordowanych naszych oficerów. Żona dostała od niego jeden list, w którym wyrażał nadzieję, że się spotkają. No niestety się nie spotkali. W Polsce zrodził się ruch upamiętnienia ofiar Katynia. To jest taki Katyń pod nazwą Katyń, ocalić od zapomnienia. Tutaj społeczność lokalna, plus do tego wsparta takimi hobbystami z Konarzyn, z Drawna i z Pełczyc, padli na pomysł, by kapitanowi, majorowi już, Kociatkiewiczowi ufundować, posadzić dom pamięci i ufundować tablicę pamiątkową. I stoimy właśnie przed tą tablicą, która tutaj przypomina tą postać. Uchwałą Rady Gminy Konarzyny ulica, przy której stoimy, ona jeszcze faktem nie jest zamieszkana, ale będzie na pewno, otrzymała imię majora Kazimierza Kociatkiewicza. Jest to o tyle ważne, że jakby ta tendencja nadawania imion ludzi zasłużonych dla regionu, a człowiekiem zasłużonym dla regionu konarzyńskiego bez wątpienia jest Kociatkiewicz. Przez swoją męczeńską śmierć również jakby rozsławia, propaguje tą miejscowość i bardzo dobrze się dzieje, że obecnie w Polsce takowe ulice powstają, ulice lokalnych działaczy, lokalnych bohaterów. I oby tutaj ten właśnie przykład promieniował na całe Gochy, bo Gochy potrzebują takich ulic, ponieważ tu bohaterów jeszcze niepoznanych jest bardzo dużo. Samych strażników, weźmy pod uwagę samych strażników. Wystarczy tylko pojechać do Brzeźna Szlacheckiego, gdzie stoi pomnik strażników granicznych, gdzie są na trzech ścianach wyryte nazwiska wszystkich strażników, którzy polegli w czasie wojny. I to jest kilkadziesiąt praktycznie nazwisk tam wymienionych. I co jest najważniejsze? Najwięcej nazwisk jest właśnie z Komisariatu Straży Granicznej Konarzyny. I o tym warto pamiętać.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach, a wśród nich zasłużeni dla tej gminy. Wspomina komendant gminny OSP gminy Konarzyny, pan Andrzej Gospodarek. Powstanie jednostki OSP Konarzyny datuje się na rok 1896. Założycielami jednostki OSP Konarzyny byli Franciszek Hierkowski, Feliks Sobczak oraz Franz Cyrold, właściciel majątku ziemskiego, który jednocześnie zakupił pierwszą konną sikawkę dla jednostki OSP. Przed wybuchem II wojny światowej funkcję prezesa jednostki OSP Konarzyny pełnił Edmund Brewka, wieloletni działacz jednostki. W czasie powojennym również pełnił tę funkcję. Był członkiem zarządu głównego Związku OSP w Warszawie. Mam nadzieję, że tym filmem zainteresowaliśmy Państwa historią gminy Konarzyny. Dziękuję za obejrzenie. Krzysztof Tyborski.